Cześć wam wszystkim, witam w kolejnym odcinku na kanale 50 na pół. W tym odcinku, ten odcinek jest 4th of July-owy. Jestem z Dave'em, z Dave z Ameryki i Moniką Zielińską. Is your kanał Monika Zielińska? Yeah. Monika Zieliński, Monika Zieliński z kanału Monika Zieliński. Dzisiaj temat 4th of July, czyli amerykański dzień niepodległości. Zaczynamy. Może trochę zaczniemy od historii. Czemu w ogóle 4 lipca? Zakładam, że Dave, ty wiesz. Tak, wiem. Ale myślę, że każdy wie, że była rewolucja, że ludzie w Stanach nie chcieli płacić podatków i... Ale komu, powiedzmy? Może nie jest takie oczywiste. Anglikom, tak. Tak, Anglicy. I to było wszystko tak naprawdę przez to, że było... To jest długa historia, może nie taka długa. Nie porównując do Europy, to... Nie, ale czemu to się stało tak naprawdę? Czemu była ta rewolucja? Bo wcześniej była wojna 20 lat wcześniej, to była the French and Indian War. To była Anglia kontra Francja. To była bardzo duża wojna. W Europie to było znane jako wojna siedmiolecia, coś takiego. I Francja przegrała, Anglia wygrała, ale mieli duże długi. I przez to podwyższyli podatki, bo wcześniej ludzie w Stanach tak naprawdę płacili mniej podatków i się sami rządzili, ale przez tą wojnę musieli zapłacić więcej podatków i tego nie chcieli i zaczęła się rewolucja mniej więcej. Totalnie nie pamiętam tej historii. Uczyliśmy się takie rzeczy, ale raczej jak mieliśmy 10 lat w 5 klasie. No o podatkach wiem, ale nie o tym, dlaczego były te podatki. Mm-hmm. Nie pamiętam tego szczegółu. Dziękuję za ten szybki kurs historii amerykańskiej. I tak, Kasia to zwiednie, i tak. Nope. Jeden z takich common misconceptions wokół 4th of July jest, że w ten dzień podpisali dokument, ale w ten dzień jakby zainicjowali, it was like the initiation war. Oni to napisali. Tak, zaczęli startować, jakby zatwierdzili, że będą w ten dzień, że to będzie istnieć. Ale nikt o tym jeszcze nie wiedział. Dopiero 4. Tak, i jest też na dokumencie napisane 4 lipca. A jesteśmy w takim gronie, Monika, może ty powiesz, w sumie to był twój pomysł. No bo osobiście bardzo lubię te święto, bo to jest taki dzień, bo wiecie, tak święta, na przykład Boże Narodzenie, czy tam Wielkanoc, to jest takie bardzo rodzinne, a 4th of July to jest bardzo taki na luzie, są pikniki i można ze znajomymi się spotkać, nie tylko z rodziną. I właśnie no, ze znajomymi się spotkałam, teraz jestem z wami, żeby świętować ten dzień. A chciałam was zapytać, świętujecie w Polsce? Jak jesteście? Zależy. Teraz świętujemy. My byliśmy na imprezie kiedyś, pamiętasz? Parę lat temu w amerykańskiej restauracji. To było nawet fajnie, że nawet kilka osób się jakby zgromadziło. To święto jest bardzo takie outdoorsy. Wychodzi się... Dobra pogoda. Tak, zawsze w lipcu jest dobra pogoda przez całe Stany. No. Nie tak jak w Polsce. 11 tak, listopada. To jest... Jeśli mam wybrać jedną rzecz z Ameryki, która bym chciała, żeby Polacy właśnie zrobili podobnie, to tak świętować inaczej ten Dzień Niepodległości, bo myślę, że to jest... Amerykanie naprawdę super to robią właśnie. Są dobrzy w tym grillowaniu, sztucznie ognia, dużo jedzenia i taka fajna atmosfera po prostu, radosna. Mi się wydaje, że rzeczywiście takie święto 4th of July w Stanach jest takim dosyć pozytywną stroną patriotyzmu. Wszyscy się cieszą. Czasami drą mordę w stylu America, America, ale dalej to jest trochę taka beka z tego i jest to takie bardzo pozytywne. No i zdecydowaliśmy właśnie spróbować tutaj trochę zrekreować właśnie ten vibe. Nie mamy podwórka i grilla, bo to by było najbardziej naturalne, ale zatem zamówiliśmy burgery, bo to jest bardzo popularnym daniem. Może przejdziemy do dań. Mój tata jest królem grilla. On zawsze, bo latem jest tak gorąco, że wszyscy po prostu grillują, żeby piekarnika nie odpalać, żeby w mieszkaniu czy w domu nie było gorąco. Więc on, to jest jego czas, to jest jego moment, żeby być gwiazdą. I tata grilluje wszystko, na burgery, steaki, kurczaki, szaszłyki, warzywa, wszystko można. Kiełbasę? Kiełbasę też, zdarza się, ale
Też, tak. Czy też ten jeden dzień, kiedy on nie je kiełbasy, tak oprócz tego je kiełbasy codziennie, ale to jest ten jeden dzień, kiedy nie. Jest, ale są inne rzeczy też, ryby, owoce morza, takie inne rzeczy. Fancy. No. Ale w ogóle w Stanach grillowanie jest takim bardzo dadowym rzeczą, że ojca tak musi grillować i to jest taki mem, że dad's firing up the grill, watch out. Ale mam pytanie a propos grillowania, bo ja zawsze mówiłem, tak jak Kasia, żeby grillować, bo po angielsku jest grill. Aha, ale potem ktoś się ze mnie śmiał. Ja nie wiem, ja zawsze mówiłem grillowanie i tak potem płacą się ze mną śmiali. Jak i mówię, to jest grill. Grill? To jest to nie jest grill. Ja zrobimy grilla, tak mówiłem. Aha. I taka koleżanka moja się śmiała, do dzisiaj się z tego śmieje. Ja nie wiem, czy to jest śmieszne. Okay, oni ukradli grill zamiast grill? Tak. I wiesz, oni ukradli nasze słowo i jeszcze z nas się śmieją. No właśnie, żeby... Możesz napisać coś w komentarzach, czy rzeczywiście się mówi grill zamiast grill? Czy niektórzy ludzie mówią tak i tak? Nie wiem. Bo mój tata nawet mówi grill. Ale wracając do kiełbasy, to u nas właśnie nasze 4th of July jest taką mieszanką polskich rzeczy i amerykańskich na tym grillu. Zawsze były te hamburgery, bo jakby musi być, ale zdecydowanie była kiełbasa, karkówka, chociaż to nie jest jakby wyjątkowo polskie karkówka, ale taki sposób robienia i nazywanie tego karkówka to dla mnie w głowie jest polskie. A co to jest karkówka po angielsku? Nie wiem. Bo ja nigdy tego nie jadłem w Stanach. Sprawdzę. Pork neck. Pork neck, yeah. Pork neck. To jest pork neck. Mieliście na przykład potato salad tak. i macaroni salad, to tak na zimno sałatki takie, no dobre. No, to twoja mama robiła? Mhm. Oh. No, ze ziemniakami, ale to też takie ciężkie to wszystko było, teraz jak myślę o tym. A to był taki potato salad czy taka jarzynowa? Nie, taka amerykańska, że no gotowane ziemniaki, tak co tam jest, majonez pewnie, cebula. Czasami u nas się zdarzało, ale... prędzej była jarzynowa, czyli tak? Taka polska, no. Nawet na 4th of July? No, znaczy jakby, nie wiem, to była taka polska adaptacja tych amerykańskich rzeczy. Oni są z Chicago, wiesz, no. Tam jest Polaków, tam nie było Polaków, gdzie mieszkałaś no tak. Tego. I właśnie ciekawy jest 4th of July pod tym kątem, że jest to taki najbardziej jednolity sposób świętowania w całych Stanach. Tak jak Święto Boże Narodzenie inaczej wygląda w różnych rodzinach, w różnych rejonach. A Thanksgiving? I Thanksgiving też. To 4th of July jest taki, wszyscy robią sobie grillowanie, jakiś tam piknik albo family reunion. A chodzi o to, że jest jakiś taki cookout w różnych formach i później są fajerwerki. I myślę, że zawsze są burgery i hot dogi. No, o, hot dogi! Zapomniałam o hot dogach. To jest typowe. Ja nawet nie wiem, co my robimy. Ja myślę, że dla nas to nigdy nie było jakieś takie duże święto. Może gdzieś poszliśmy, nie jestem pewna, nawet nie pamiętam. Jak ty o tym opowiadacie, to ja tak myślę, co my robiliśmy? Tak nic, po prostu siedzieliśmy w domu, jedliśmy gołąbki albo coś takiego. Pierogi? Nie wiem, co robiliśmy. Z tymi fajerwerkami to ja pamiętam, jak byłam naprawdę mała, to jeszcze wiesz, w piżamach nas ubrali, w samochodzie wiesz, zawieźli nas na te fajerwerki rodzice. Byłam mała z siostrą, więc już tak czas dla nas na spanie było, więc żeby już było łatwiej jak wrócimy, no i przybrali nas w piżamki, jedziemy na fajerwerki i potem wróciliśmy. No i też nie wiem jak wy, no bo ja się wychowywałam w Knierkie i to jest przy oceanie, więc zawsze były na plaży pikniki i fajerwerki i to było super, bo nad wodą to tak pięknie te iluminacje i no to jest dosyć patriotyczny czas i ten dzień. Tak najbardziej chyba odczuwam ten patriotyzm w ten dzień. Co dla mnie jest ciekawe w tym 4th of July i tych fajerwerkach jest, że one nie są tylko 4th of July. Nie, one są tak z tydzień, dwa tygodnie. Tak, tak. Rozłożone na inne dni. I w gazecie drukują, kiedy są gdzie. Tak. I to jest... Ja tego nie doświadczyłam. Tak? O. Jak mieszkałam w Pensylwanii, to ogólnie nawet nie mogłeś kupić petardy ani fajerwerki. To było tak żadne? Nie, było nielegalne, żeby sprzedawać. To było chyba tak raz w roku, dwa razy, jak był Sylwester albo 4 lipca. No u nas to niby legalnie to tylko takie małe, a potem trzeba mieć chyba jakieś pozwolenie, żeby takie większe zorganizować. W stanie Illinois też są fajerwerki nielegalne, poza tam małymi takimi sztucznymi ogniami, ale w Indiana są legalne. Ale Indiana od Chicago jest tak jedna godzina jazdy, więc na tym
na granicy jest tyle tych sklepów z tym nawalone. Mhm. I wszyscy kupują nielegalnie, wracają z tym. Ale te takie firework shows, te takie dobre, to one były organizowane i legalne przez tam powiat, czy przedmieście, czy coś tam. A gdzie widzieliście najlepszy show? W Japonii. O! A najgorsze jest to, jak ludzie robią zdjęcia fajerwerków. Tak. I to prawda. To nigdy nie wygląda dobrze. I to jest zawsze na Facebooku, tak z 50 zdjęć. Kto ma takie okropne życie, że myśli, hej, zrobię zdjęcie fajerwerku. Na pewno komuś się spodoba. To jest dobre zdjęcie. Są pokazy takie patriotyczne, dekoracje wiesza się flagę przed domem. Takie, na śmietniku nawet. No, flagi na takie małe flagi, ubiera się, wszyscy się ubierają na białe, czerwono, niebiesko, albo są w strojach kąpielowych, bo cały czas się też można chodzić w stroju kąpielowym, bo też duża część tej zabawy jest woda. I są parady też. Chociaż ja nie pamiętam, żebym była kiedykolwiek na paradzie, ale zawsze są jakieś. Czy mają jakieś takie pokazy? Takie starodawne, że reenactment, tak. Mi się to kojarzy tak bardziej z East Coast, że no, to jest New England. No. Na pewno byłam na czymś takim. Pewnie. Tak, znaczy ludzie się przebierają tak jak kiedyś, w czasach the colonial wojny. Times. Tak. Mm-hmm. I potem reenactments. Tak, i się tak biją, że mają te strzelby i tak. Mm-hmm. Tylko nie wkładają tej kuli, wkładają ten proszek, spychają, potem strzelają w siebie. Mm-hmm. Tak, znaczy tego też nie widziałam, ale zawsze chciałam takie coś zobaczyć. Co myślicie o tym? Czy można ubierać flagę, czy nie? Tak. A czemu nie? Nie wiem, w bo w Polsce nie można. No nie? Właśnie. W Polsce jest... mówi się, że nie można. Nie? Ale skąd brak by... szacunku, czy coś. A skąd oni by wiedzieli? To są tylko dwa kolory. Biało-czerwone. Tak, że co, jak masz czerwone spodnie i czy białą koszulkę, to nie ma czego nosić? To nie ma sensu. No nie wiem. No tak, tak. No to nasza się wyraźnie nosi. Tak. I ludzie malują ją na sobie, malują na twarzach, mają ciuchy całe, stroje kąpielowe tak. W tym wzorze są bardzo popularne. Mhm. I to nikomu nie przeszkadza. I jest to trochę takiego przesadzania w tym, bo jest to trochę śmieszne, ale też, też się cieszymy tym. Jedna z rzeczy, która mi się przypomniało, że jest często hot dog eating contest na 4th of July. Działa to. Tylko słyszałam o tym. Że Nathan's Hot Dogs. Nathan's Hot Dogs jest ten największy, ale też mniejsze miejscowości tak? Robią swoje. To jest zawsze w ten dzień. I oglądam w telewizji, to jest naprawdę dosyć ohydne, jak to, tą metodą, jak to robią, bo muszą i ten hot dog, i bułkę zjeść. Ile czasu mają? Parę godzin? Nie wiem. Godzinę? Nie. Dwie? Nie wiem. Nie, oni mają jakieś pół godziny chyba. Nie mam pojęcia. Ale moczą to w wodzie, żeby szybciej szło. Oglądałam film, gdzie chyba w 2013 roku zjedli 68. Pamiętam, że ten, który wygrał, że zjadł 68. Widzę tu, że w 2020, w ostatnim roku, było to 75 hot dogów. Ojeju. It's 10 minutes. What? Mają 10 minut, żeby jedzą, to jest 7,5 hot dogów na minutę. Osoby mi piszą na YouTubie, jakby jaka jest granica między byciem Polakiem a Amerykaninem. Może to jest ta granica, kiedy twoje pokolenie zaczyna wpierdalać masowo jedzenie. Jako konkurencja. Mi się też bardzo kojarzy z 4th of July, ale w ogóle latem w Stanach. Koozies. Co to jest? Nie wiesz, co to jest koozie? Może takie, wiem, ale... Taka skarpeta na piwo. Ale po co, żeby ci ręka nie była za zimna? Nie, żeby, bo to jest... Żeby bo... piwo nie było za ciepłe? Tak. I to, i to. Mhm. I to naprawdę skarpetka pomaga. Skarpetka na piwo. Tak mówią po polsku. Skarpetka. Tak, chyba tak mówicie, nie? To jest taka skarpeta. Tak? Tak się mówi? Nope. Przejdziemy do pytań. Ulubiona tradycja na 4th of July. Ciężko tak wymienić jedną dla mnie. Mi ogólnie ta taka rozrywka na zewnątrz z wodą i jedzeniem jest super. I że to jest, że to może być przyjacielskie i to może być też rodzinne i to się łączy. Że na przykład czasami idziesz do znajomych, do ich domu, czasami przychodzą do ciebie. To jest taki rodzinno-przyjacielskie święto. Myślę, że bym powiedział coś podobnego. Że nie wiem, czy mam jedną tradycję, ale po prostu ten dzień jest fajny przez to, że masz dużo opcji.
Możesz iść gdziekolwiek, wszędzie będzie impreza. To prawda. I każdy będzie miał co jakąś imprezę w domu, a może nawet w parku. To też jest często, że ludzie jeżdżą do parku i tam już są takie grille, część, tak jak w ziemi, tam możesz zrobić to. Wszędzie będzie impreza i to jest fajne. A i mi się też podoba, że wszyscy w ten dzień są jednak mili dla siebie. Tak. Wszyscy bez w ten dzień są Amerykanami i są bardzo tacy mili dla siebie. Bez względu na poglądy polityczne, albo religię, albo kulturę, to jest... Wszyscy jesteśmy jakby razem. To jest ta różnica między Polską też a Stanami, że w ten dzień wszyscy są dosyć mili dla siebie i się cieszą nawzajem. Ja wiem po swoich rodzicach, że przyjechali do tego kraju i są dumni z tego, że mogli sobie życie jakoś ułożyć i nawet ci, którzy może nie są nielegalnie, to i tak się cieszą, że są w tym kraju i może kiedyś będą właśnie obywatelami, ale no, co dla nich Ameryka znaczy właśnie nową szansę na życie, nowe, nie wiem, doświadczenie, może pieniądze, może po prostu lepsze życie i właśnie imigranci myślę, że jeszcze bardziej to odczuwają i się cieszą tym dniem, że mogą mieszkać w tym kraju i być Amerykanami. Ale wiesz, co jest śmieszne, jak imigranci, którzy byli w Stanach przez długi czas, narzekają na nowych imigrantów? Tak. I zapominają, że kiedyś byli tymi imigrantami. To jest taki hazing process, że jak oni są nowi imigrantami, tak, to ktoś ich pobił, no like, hey, go no back to your country, to oni można zrobić. Brytyjczycy z Irlandii byli też falą i Polacy i teraz z Meksyku i tych latynowskich krajów, no to zawsze są takie fale, prawda? Ale to prawda. Słyszałam różne takie niemiłe teksty. Jak wygląda ten dzień dla zwykłej rodziny mieszkającej nad przedmieściach? Mniej więcej to już odpowiedzieliśmy, ale powiem tak najprościej. Je się rzeczy z grilla. Jeśli się jest bardzo amerykańską rodziną, to jest hamburger, hot dog, potato salad, czasami mac and cheese. Arbuz się często pojawia, lody. Jest dużo chipsy. Piwa, chipsy, lody, tak, i to jest taki dzień, taki trochę rozpusty, ale nie tak jak Thanksgiving, że przez następny tydzień jesz to jedzenie. Jeśli święto w tym roku wypada w niedzielę, to poniedziałek będzie w USA dniem wolnym od pracy? Chyba tak. Chyba nie. Nie? Nie. Mi się wydaje, że w Stanach przykłada się święta. Zależy jaką masz pracę. Chyba tak. O, chyba moja mama ma ten dzień i federal positions też mają. Yeah. I jak masz dobrą pracę, i uważam, że większość Amerykanów nie mają. No właśnie. Ale jak masz dobrą, to pewnie tak. Ale większość ludzi nie. Jakie są najgłupsze tradycje podczas 4th of July? Tracenie kończyn przez fajerwerki itp. Myślę, że tracenie kończyn przez fajerwerki. Wiesz co, ja na szczęście nie słyszałam, żeby komuś się to stało. Tak jak od moich znajomych oczywiście. Na pewno to się wydarzyło. Tak, ale na szczęście nie znam takich sytuacji. I myślę, że większość ogólnie jest okej, okay, ale zawsze ktoś się znajdzie. Jak długo te imprezy trwają? Cały dzień. Tak. Cały weekend. Ale w nocy nie. Ale jeśli skończą się po zakończeniu fajerwerku sztucznym. Ja bym powiedziała, że to jest taka 12 do 12. No. Tak. Że tak w nocy się nie imprezuje. To nie jest taka nocna impreza. Nie, no już cały dzień już no. Wytrzeźwiałeś. No ludzie są już tak, ale myślę, że w Europie mocno napici o 16. Mhm. Ale Polacy by dopiero zaczynali wtedy. Ale tak, okej, teraz dawajcie wódkę. Dawajcie piwo. To dopiero początek w Polsce, a w Stanach to wiesz, to jest najniższa tradycja, że się kończy tak, w nocy. Ja. Czy tam też niszczą wtedy lewackie mieszkania i empiki? Czy co? Czy tam też niszczą wtedy lewackie mieszkania i empiki? To jest w nawiązaniu do tegorocznego Marszu Niepodległości podczas 11 listopada. Nie mamy w ogóle empików, bo... Inaczej to na pewno byśmy jadli niszczyli. I lewackich mieszkań też nie niszczą. To są lewackie mieszkania. W tym roku był chyba strajk kobiet, jakiś i ktoś wrzucił tam... And it burnt.
Ja nie widziałem, żeby ktoś w Stanach miał flagę strajk kobiet. Nie, to jest pozytywny dzień. Tak. To nie jest. Mhm. Ja nie wiem, co się dzieje w Polsce, że oni tak, a niepodległość, chodźmy coś rozpierdolić. To co się dzieje w tym kraju? To jest taki. 11 listopada to jest taki dzień tutaj w Warszawie, gdzie nie wiadomo, czy wychodzić z domu, czy nie. I też obcokrajowcy się boją wyjść. Tak, dużo straszne, że mówią na grupach na Facebooku, że nie wychodźcie, chowajcie się. Unikajcie te ulice, te skrzyżowania. Tak. To jest bardzo dziwne i w Stanach tak nie jest. To jest taki jeden. To jest tak jak Boże Narodzenie. Czy możesz sobie wyobrazić? To jest Ameryka Narodzenie tak naprawdę. No tak. I tak świętujemy. Czy w tym roku przyleci UFO i zniszczy Pentagon? Co to za pytanie? Independence Day, I think that's the movie. Yeah. Okay. Ja porównywałem 4th of July do majówki. Tylko, że uważam, że znaczenie 4th of July jest ważniejsze, ale uważam, że mamy mniej dni wolne. No mamy tylko ten jeden. Majówka, ludzie biorą tak cały tydzień. Mhm. A w Polsce, a w Stanach to jak jest 4th of July, to ile czasu? Masz ten jeden, jeden dzień tak naprawdę, jeśli nie? W kalendarzu się tak układa, że jest w piątek na przykład święto, to masz 3 dni, jest super, ale czasami wpada w środku tygodnia i co z tym? Tak, następny dzień musisz pracować. No, ale co jest najgorsze, ulewa w ten dzień, jak jest zła pogoda, nikt nie wychodzi, to jest taka lipa z tego, nie, to jest... Co, jak deszcz pada? Tak, no jak jest taki straszny deszcz, że nie można nic zrobić. Bo jeszcze jak tam trochę kropi, no to da się coś jeszcze zorganizować. Ale bywały przecież takie dni, kiedy po prostu pogoda się zepsuła, no i nie ma pikniku na przykład. Chyba wyparłam te złe myśli, złe pamięci, tak, wspomnienia. No, nie, no ja pamiętam, że czasami siedziałam w domu po prostu, no bo wszystko było odwołane. Mi się wydaje, że każdy 4th of July miał idealną pogodę. W moim życiu. Nie rozmawialiśmy jeszcze o napojach. Co pijemy? Piwo. Jakie? Tanie piwa. Tanie amerykańskie piwa się pije w 4th of July. Ja nigdy nie piłam piwa, dopóki nie wyjechałam z Ameryki, bo tam mój tata pił Budweiser. Nie, czekaj, jak to jest? Ten zielony jest... Rolling Rock? Nie. Heineken. I ja, mi strasznie nie smakowało. Myślałam, że każdy piwo tak smakuje. A Heineken nie jest niemieckim? No tak, ale to jest bardzo popularne po prostu. Jest bardzo popularne w Stanach. I to zawsze pił i myślałam, że każde piwo tak smakuje. I bardzo nie wiedziałam, że są kraftowe i inne i lepsze i w ogóle. Ale myślę, że jak masz grilla, to ma sens. Po pierwsze jest gorąco, no jest bardzo gorąco, jestem na dworze. Czy chcesz pić ciężkie, mocne piwo, to nie jest... I potem jeszcze zjesz hamburgera, to wiesz, to raczej to ma sens, że będziesz pił Bud Light albo Corona. Albo coś takiego. Mm-hmm. Heineken. Ale Heineken dla mnie też jest taki bardziej ciężkie. Nie. Ale jest. Jasne. Jest. Nie jest takie polskie ciężkie. Nie jest tak, mega ciężkie, ale. Żywiec też nie jest mega ciężki. I też lemoniady. Co tam jeszcze? Ice tea, tak. To nie jest zbyt popularne w Polsce. Czekaj, nie takie. Nie bardzo. Mrożona herbata? Może w dużo sklepie. Dużo piłam. W Stanach cały czas to piliśmy latem. Ale w proszku i się miesza z wodą po prostu. To jest takie bardzo północne. Taki. Na południu używają prawdziwą herbatę. I też czasami zostawiałam na zewnątrz, żeby słońce je na... It's sun tea then. Tak. Co? Mm-hmm. Yeah. Nigdy nie słyszałam o tym. Tak, bo słońce tak grzeje to i parzy tą herbatę. No. To co, kończymy na tej nucie? No tak. Wyczerpaliśmy ten temat. W podsumowaniu, fajnie by było, gdyby tu było milej. Na święto niepodległości. Zapraszam Was do sprawdzenia kanałów Mojeki i Dawida. Będą w opisie i też pod koniec filmu będą zalinkowane. Do zobaczenia w następnym filmu. Zostawiajcie lajki, komentarze i te wszystkie YouTube'owe rzeczy. Pa! Pa.